Cześć kochanie, wracam z roboty właśnie. Jestem pod domem, jadłaś coś? Jestem głodna. Zaraz będę też w domu. Muszę ci o Dawidzie coś powiedzieć. Chyba będę musiała z nim zamieszkać na jakiś czas. Słucham? Nie zgadzam się. Nie. Nie, ja nie będę z tobą o tym teraz rozmawiał. Powiedziałem ci, nie będę o tym z tobą gadać na środku ulicy. Wrócę do domu, pogadamy, cześć. O, czekasz na mnie? Tak. Cześć. Cześć. Ale co, ty zły jesteś na mnie? Dobrze wiesz czemu. To Dawida chodzi. No ale to jest mój brat, ja muszę mu pomóc, muszę przy nim być. Tak, tylko akurat wtedy, kiedy mamy wolno, tak? Oboje planowaliśmy wyjechać. On potrzebuje pomocy. To mojej pomocy. Nagle sobie o tobie przypomniał. To nie on sobie przypomniał, tylko ja o nim. Jak była Weronika, to w ogóle się dla niego nie liczyłaś. Ale właśnie Weroniki już nie ma. I wreszcie mam brata. To tak cię to cieszy, że nie ma Weroniki? Może i dobrze, że jej nie ma. Bo? No, chodźmy już. Idziesz? Poczekaj. Zrobisz, co będziesz chciała, jeśli uważasz, że powinnaś do niego